Hi guys, witam was na moim kanale i dzisiaj są kolejne zawody, tym razem w paperówku i tym razem krosy. Dzisiaj są krosy, ja jadę konkurencję 65 cm, Zosia też, no i Livia też, więc będziemy wszystkie w trio to samo skakać. A jutro jedziemy skoki zwykłe 70 cm, więc fajnie, że wszystko idzie w górę. No i na szczęście moja trenerka jest pierwsza na Willim. No i właśnie zobaczymy, jaki on jest. Ale ja go rozprężam i wszystko, no tylko po prostu wsiada, by sobie przejechać ten przejazd i zobaczymy, jaki on jest. Mam nadzieję, że wszystko wyjdzie ładnie, nie dostanę do kwalifikacji. I z tego, że jest tam 26 osób osób startujących, ale z tego chyba 5 tych startów to jest moja trenerka. I to tak jakoś wychodzi, więc chciałabym być chociażby w połowie, czyli 10 na 20 osób chciałabym być i zobaczymy, jak mi pójdzie. Wygląda moja dzisiejsza stylówka. Przyznam, że może beżowy do środowego aż tak ładnie nie pasuje, ale i tak będzie kamizelka i tak, a mi się dobre czasy mega podobają. Oczywiście są nowe, jak widać. I co? Myślałam, że wezmę frak, ale zapomniałam, że to są krosy. Na krosach się nie nosi fraka, więc no, tak będę wyglądać. Muszę tylko zrobić fryz i już będziemy powoli jechać. Mam fryzurę i jestem na ogrodzie, bo mi się suszą czapraki na jutro. Jeden mi już zdjęłam, jest w domu, ten, w którym dzisiaj startuję. A drugi, w którym startuję jutro, no źle go przeprałam i jakby jest strasznie biały, nie wiem, czy to widać. Po prostu nie wymyłam proszku do prania, więc teraz będę to sobie zmywać. No, bo mam jeszcze pół godziny do wyjazdu. Nawet więcej, 40 minut. Na TikToku podałam wam jakby tutorial, jak czyszczę te czapraki. No i właśnie teraz po tym, co widzę, muszę was właśnie wam przypomnieć, że no trzeba naprawdę uważać na ten proszek do prania. Trzeba go serio mało dawać i go porządnie spłukać tą gąbką ze zwykłą wodą. Najlepiej tak 2-3 razy przejechać, żeby później trzeba było, tak jak ja teraz robię, to znowu robić. Plus to, żeby ten welwet nie był taki szorstki, bo na przykład ten z Kentucky to się mi zrobił szorstki. Z tego, że tak dałam dużo tego proszku. I tutaj też patrzcie, jest takie białe tutaj. I trzeba to znowu przetrzeć. Dzisiaj wam powiem też, że jest super pogoda, bo ani nie ma takiego mega, nie jest tak mega ciepło i również nie jest zimno, bo jest słońce. Czy już się suszy, to jeszcze nie wyschło, więc tego też nie tykałam. Tam to dobrze wyprałam, więc ja nie musiałam się jakoś zamyślić, że jeden czaprak dobrze wyprałam, drugi źle w ogóle. No. I teraz już będę jeść śniadanie, przygotuję tam wszystkie zgody i w ogóle i będziemy już jechać. Dobra kochani, to już tutaj sobie obczaiłam parkour i teraz to sobie wszystko jadę, by zapamiętać. No i to jest fajnie, że to jest wszystko na placu, ale dobra. Tu jest jedynka. To jest dosyć duże, więc muszę to cało przebiec drugi raz, by zapamiętać. To jest dwójka tutaj. Dobra, parkour już znam na pamięć serio bardzo dobrze, więc teraz idę tylko do kibla i później już jutro ogarnę, mam trochę czas, zanim zacznę się do Swolego, bo czekamy na siodło, bo na początku apcik jedzie w jego siodle, więc musimy poczekać, później go siodłam i już pojedziemy na te rozprężanie. Ogólnie wam powiem, jak moje odczucia. Jak tutaj przyjechałam, to byłam w mega stresie, bo myślałam, że to będzie taki otwarty cross, wiecie o co chodzi, na trawie i w ogóle. I byłam jakby, bałam się, że zapomnę jakieś przeszkody lub tego, pomylę przede wszystkim. Ale jak się dowiedziałam, że to jest zamknięty cross i ja go zobaczyłam, tu serio widać te pomarańczowe, pomarańczowe kartki, bo my jedziemy na pomarańczowe. To serio wszystko jest git. Parkour jest też w miarę zrozumiały, tylko jest jedna linia. Ja się trochę boję, bo ją siedzi totalnie ze skosa. No dobra, zobaczymy jak będzie. Już czyście wolnindę. Tak. Dobra, ale czekaj. On jak na siebie jest dosyć grzeczny jak na zawodach, bo ostatnio był gorszy, więc są postępy.
Dobra, to ja zaczynam komentować mój przejazd właśnie z Krosów i tu jedziemy na jedynkę. Jedynkę tak skoczyłam raczej brzydko, no ale okej. Ogólnie w tym przejeździe dużo razy jakby nie ogarniałam, że on skacze, bo na treningu krosowym on do każdych przeszkód dotuptywał, a tutaj nagle szybko wyskakiwał, więc jakoś nie ogarniałam życia. Ale dobra, tutaj wszystko ładnie skoczyłam. No i jedziemy dalej. To przeszkody numer 3, gdzie oczywiście nie ogarnęłam, że trzeba zrobić pusiat w tym momencie, a nie później, więc fajnie faktycznie. I później będę mieć takie zdjęcie przed chwilą, okej. I tutaj na razie Woolly mega fajnie chodził. Naprawdę był taki do przodu, ładnie, równym galopem wszystko jechał. I tutaj sobie jedziemy do czwóreczki, po łuku, do piątki. I tutaj dosyć wszystko dobrze weszło. Tutaj już wyczułam, że trzeba to dotoptać, ale tutaj już Woolly się odpalił. Nie wiem czemu, ale tam sobie postanowił, że jedzie. Ja się bałam, że on do wyjścia wybiegnie, bo tam było wyjście, ale na szczęście sytuacja została opanowana. Już jechaliśmy sobie ładnie do szósteczki. Oczywiście ja nie ładnie, ale on ładnie. Oczywiście nie ogarnęłam o pusiacie, ale dobra. Tutaj już jedziemy do tej linii. I jej się właśnie bałam, bo ja się właśnie mówiłam, że z kosa jedzie w ogóle, ale Woolly wszystko ładnie tam skakał, niczego się tam nie bał. Nie, może nie, że nie bał, ale nie chciał wyminąć. Więc tutaj się cieszyłam bardzo, bo byłam prawie że pewna, że on będzie chciał wymijać. Więc idziemy tutaj do dziewiąteczki. Tutaj też jakoś dziwnie skoczyłam. Ja nie wiem, czy ogarnęłam, że się skacze, czy nie. Już nawet sama ja nie wiem, nie? Ale dobra, to jedziemy do dziesiątki. Do której już tak mniej chętnie jechał, ale ładnie wszystko skoczył i tutaj trochę przyspieszyłam, by szybko do celowników wrócić. To jest Tiger, tak, my już jesteśmy po startach, widzieliście, poszło mi według mnie dobrze. Tak, Livia mówię, transportujemy się. I to w domu poszło bardzo dobrze, więc krosy to na pewno lepiej niż skoki nam wychodzą. Zobaczymy właśnie, jak jutro nam pójdzie. My już chodzimy nóżki z Woolly. Tutaj ładnie. Bo Woolly był dzisiaj super, więc zaraz dostanie ode mnie banana. Woolly. Tak. Dobra, Woolly dostaje bananka. I tylko, bo on się chyba oduczył tego. O nie, umie na dole. Miesz, kopię. To sobie już ładnie je. Zosia dostaje resztę, proszę. Dobra, Woolly. Dobra, Woolly, od razu dostaje żarcie. I już zamykamy teatrzyk. My sobie robimy badęgę skoku teraz, bo są tutaj takie fajne przeszkody. I zobaczymy, czy to skacze. Woolly się na pewno. Jest! Bardzo nie. Skoczyła. Bardzo nie. Kurwa, za szybko zaczęłam trochę. Brawo, Liwusiu! Gdzie jedzie? Uwaga! Livia Nowak na koniu Just for Fun. Bardzo ładnie! Teraz kolejna wysokość, podejrzę z metr. Bardzo ładnie. Teraz podejrzewam, że to jest 1,10 m. Hop, bardzo ładnie. No nie, wywaliłam. I jedzie z 1,20 m coś.
Liwunia. No kurde, co to było? No było blisko, serio. Dobra, ja jeszcze zwijam z paburówkę. No i co? Widzimy się jutro lub dzisiaj w domu. A tutaj już następny dzień, niedziela. No i tak wygląda mój ficik. Mam tą samą koszulę, nie, co wczoraj. No i co? Dzisiaj musiałam wstać o 6, bo mam być na miejscu o 7:30. Fajnie, no, po prostu idealna godzina. No ale dobra, teraz idę zrobić fryz i z tym śniadanie już będę jechać. Harry przyszedł się przywitać ze mną i pomóc mi w robieniu koka. Prawda? Przywitaj się. Jaka to słodka. Teraz będziemy w przyspieszonym tempie, jak wygląda robienie takiego koka. Jakby ktoś nie wiedział, to powiem, jak to się robi. No to tak, ogólnie to się robi taką kitkę. Później na tą kitkę się ten wypełniacz nakłada. Właśnie później się tak włosy rozszczepuje. Się robi kolejną gumkę. Jakby wiecie, to się zaplata. I później właśnie to, co zostaje, to trzeba te włosy tak zrobić wokół koka. Tak na dole. I to trzeba wszystko zrobić właśnie wsówkami. Na początku to jest spoko, ale później wsówki zaczynają się buntować. Czyli jakby nie chcą wchodzić, one tak wychodzą z tego koka później. To jest strasznie denerwujące, więc ciężko nie dostać nerwicy. No, ale jakoś na tyle mam cierpliwości, że udaje mi się to wszystko zrobić. Wygląda tak. No, nie za ładnie, ale po tym, jak się założy tą całą siateczkę tam, to jest serio git. A teraz idziemy po czaprak i w ogóle teraz się zastanawiam, czy nie wiem, czy tego żmaragdowego co ostatnio. Ale no ja w nim już byłam. Ale chodzi mi o to, że ten granatowy na kamień nie wygląda aż tak ładnie. Wiecie, o co chodzi? Okej. Okay. To wygląda tak. Ja nie wiem, czekajcie. Musiałam dosiąść. I czy też czarny się nie gryzie? Czy się gryzie, czy nie? Nie wiem. Nie no, będzie git. Dobra. Teraz tylko to futerko trzeba zaczepić, to. Jakby ktoś też miał taki czaprak z futerkiem. I tak jak ja, by nie ogarnię, jak ktoś zakłada, to ja wam mówię, bo ja zapomniałam. Na szczęście Zosia pamiętała. Ale ja zapomniałam, ja próbowałam jakoś tam zapiąć, ale tam się brzydko wychodziło, to tak. Bierzemy tą stronę, gdzie jest VS, do tej strony tutaj, żeby był. I tymi rzepami robimy o te rzepy. Tak, żeby to wystawało. I później otwieramy i do środka robimy te rzepy. Ja nie ogarniałam, że to jest też do środka. Ja robiłam tylko do góry i to brzydko wyszło. I teraz jest wszystko git. Więc zjem śniadanie i prawdopodobnie już się będziemy widzieć gdzie? Już w Beberówku. Dobra, już jestem przy kucykach i ogarnęłam im numerki. Woli. Woli, pokaż się. Przywitaj się ładnie. Dzień dobry. Dzień dobry, mały. Dzisiaj nic dla ciebie nie mam, niestety żadnego żarcia. Bo są u mnie braki w domu, a muszę kupić smaczki właśnie takie, wiecie, na przykład z końskiej cukierenki, jakieś babeczki na zawody. No bo, wiecie, to zapomniało mi się i teraz nie mam jakich tego, co? Whatever. Jakich nagradzać. Dobra, to już idę się ubierać i zobaczę parkour i już będę siodłać Wolusia. Okej, okay, ja już widziałam parkour. Nie jest zły, nawet spoko, ale jest dużo takich, jak to powiem, strasznych przeszkód. Zobaczymy, czy Woli będzie się bał. I idę już siodłać konia. I no, pewnie się zobaczymy na parkourze lub na rozprężarni. To zaczynamy oceniać ten przejazd. I tutaj on jedynki się drobał. Ale na szczęście wszystko ładnie poszło. Później z dwójką, jak z płatka, wszystko ładnie poszło. Później jechaliśmy na linię i on trochę nie chciał chyba jechać do tej pierwszej przeszkody. Coś tam chciał chyba wyminąć, ale tak delikatnie. I wszystko ładnie przyjechaliśmy. Czyli chciał się trochę rozpędzić, ale
Ja już wiem, co to znaczy, więc tam mu nie dałam. I tu jej chciało to coś wyminąć, ale na szczęście udało się to przypilnować. Teraz będziemy jechać do szóstki i siódemki, tak. No i tutaj też wszystko ładnie poszło. Na początku jakby jak Klaudia jechała, to on nie chciał jechać tej siódemki, ale na szczęście ze mną wszystko bardzo ładnie skoczył. No bo już Klaudia mu pokazała, że to trzeba wszystko skakać. Tutaj później jedziemy na lotto. Ja tutaj też niczego tam nie wahał i wszystko ładnie jechał. I tutaj już jechaliśmy do APMW, czyli ostatniej przeszkody. Tutaj coś tam chciał wykombinować, ale już nawet nie miał co, bo już to był koniec przejazdu, więc... No. I ogólnie ten przejazd uważam, że był serio spoko. Dobra, ja już jestem po przyjeździe. Według mnie bardzo dobrze nam poszło, bo tego... Woli już był z Klaudią wcześniej i on się na siódemce, na tej takiej żółtej, nie wiem co powiedzieć, wyłamał jej. Więc się bałam, że mi też, ale na szczęście wszystko się udało. Dużo razy chciałam go wyłamać, ale uwaga, ostatni zawód nauczyłam się już to opanować. Ale ogólnie nie ma. Spoko było, bo on też jakby był no, oswojony z tym parkurem. Gdyby Klaudia go nie wsiadła, to na stówę by była masakra. Więc no. Teraz są już konkursy 90, więc jedzie tam Livia i Toska z Julią. I no, trochę tam ich pooglądam, ponagrywam i co później będzie, to tam zobaczymy. Ja już jestem w domu, no i wam teraz opowiem, jak oceniam te zawody. No to tak, zacznijmy od pierwszego dnia krosy. No i to, co się ze mną stoi, ja po prostu nie wiedziałam, że Woli tak szybko wyskakuje, jakby to nie było szybko, to było normalnie. Normalne, kurde, to wyskoknie. No, ale co, Weronika nie ogarniała życia wtedy, więc trochę nie fajnie, ale ogólnie to wszystko było serio spoko. Jestem mega szczęśliwa, że tak dobrze poszedł nam ten cross, bo byłam jego bardzo ciekawa, jakby tak totalnie nie wiedziałam, jak będzie, bo wiecie, nigdy nie jechałam wcześniej na nim, ale miałam też raczej dobre odczucia na początku i tak jakoś dobrze wszystko poszło. Troszeczkę się zestresowałam, jak on mi tak odpalił. Ja już wam mówiłam, ja myślałam po prostu, że on do wyjścia tam pójdzie lub że po prostu stracę totalnie kontrolę i gdzieś mi jakoś wywieje, no. Ale na szczęście wszystko jest git. Było git. No ale dobra, teraz kolejny dzień, niedziela, skoki. Bardzo się cieszę, że pojechałam 70. Tak naprawdę nie było innego wyboru, bo było 50 i później od razu 70. Więc zgaduję, że gdyby była możliwość 60, to by pewnie tyle jechałam. Ale na szczęście nie byłam, a mnie już nie wypadałoby, żeby wiecie, mnie już jechałam. Więc jechałam 70 i mega dobrze mi się jechało. Naprawdę tak, nie czułam żadnej różnicy. A jednak mimo wszystko wiecie. Powiem tak, że już takie 70 to już taka jeszcze jest dostateczna wysokość. W sensie, że wiecie, jak 60 to jest mega nisko i to wszystko poniżej. No to już tak jak się powie, że jechało się już 70, to jest tak w miarę tam, jak mówiłam. Tak. Dobra, zapomniałam słowa, ale to jest taka serio już nie najgorsza wysokość. I mam nadzieję, że wierzchowie też będzie tak dobrze, bo naprawdę Woli był super, na pewno to, że Klaudia pierwsza jechała, dużo to mi zrobiło, bo on się z Klaudią bardzo bał jedynki i nie chciał skoczyć siódemki, więc i dziewiątki też nie chciał skoczyć, więc tutaj to mi dało dużo. Troszeczkę się wahał do niektórych przeszkód, w sensie, że nie, że się bał czy coś, ale po prostu nie chciał jechać. Jakby nie był taki typowo chętny, nie? Ale jak tylko mu się pokazało, że ja chcę, to on mówi, no dobra, skoro ty chcesz, no to skacze, nie? Więc Woli był naprawdę mega fajny. Ja też siebie jestem w miarę dumna, bo wierzchowie, jak właśnie widziałam, że on coś wymieni, to byłam taka trochę nieporadna, jakby nie wiedziałam, co zrobić. Próbowałam bardziej przytrzymać jakąś wodzą, ale jakoś to mi nie wychodziło. Chyba byłam trochę za bardzo delikatna. Teraz już od razu tak, może nie, że znacham, ale tak bardziej, nie wiem, tak mocniej pokazywałam mu, że nie, tam jedziemy. Więc według mnie, że według mnie u mnie też tam
coś tam się polepszyło. Też widziałam wszystkie odległości, jak ostatnio. Tylko nie wiem, czemu na krosie nie widziałam odległości, a teraz widziałam, no ale okej. Więc mam nadzieję, że wszystkie kolejne przejazdy będą tak samo dobre lub lepsze. Żeby już nie było gorzej, bo wtedy by była naprawdę masakra. No i co powiedzieć, uważam, że to są bardzo udane zawody, bardzo fajne. A właśnie, że byłam pierwsza. Bardzo był konkurs dokładności. No i wiecie, każdy, kto miał żadnych punktów karnych, był pierwszych. A z tego, że jechałam trzecia, a nikt przede mną nie miał z tego czystego przejazdu, no to na tym nasz live jumpingu pokazało się, że jestem zwycięzcą konkursu, więc fajnie. Wiecie, mogę się faksować teraz ludziom. Tylko bez pucharu przyjechałam niestety. No ale dobra. No co, bardzo mi się podobało. I co, do zobaczenia na następnych zawodach w Jaszkowie. See ya!